Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy cukinię faszerowaną kaszą gryczaną. Potrzebować będziemy 2 cukinie, przekroiłam na pół, i miąższ wydrążany. Ja wydrążam łyżeczką. Miąższ pokroję w kosteczkę i podsmażę z pieczarkami. Pieczarki ja mam 4 sztuki, pokroiłam, podsmażyłam na boczku z cebulką. Tak. I tak wygląda wydrążona cukinia. I teraz zrobię to z pozostałymi. Kaszę gryczaną gotujemy na sypko. Pół szklanki kaszy, szklanka wody, łyżka masła i sól. I mamy kaszę na sypko. Miąższ z cukinii pokroimy i dołożymy do podsmażonych pieczarek. Doprawimy solą, pieprzem i majerankiem. A cukinię przełożymy do gotującej się wody. Wodę mam w garku osoloną i będziemy gotować 5 minut. Przekładamy do garnka i cukinia się gotuje. A tutaj, tak jak wspominałam, mam pieczarki, pokroiłam drobniutko i podsmażyłam z cebulką na boczku. Do tego teraz dodam miąższ z cukinii, który również pokroję drobniutko. I należy to przesmażyć. Tutaj, jak wspominałam, mam kaszę gryczaną na gęsto. Cukinię przełożymy do naczynia żaroodpornego i zalejemy szklanką wody z 2 łyżkami koncentratu pomidorowego. Lub mogą być zmiksowane pomidory. Tak, przekładamy na patelnię i należy to przesmażyć. Miąższ z cukinii przesmażamy dosłownie 3 minuty. A cukinia w garku też będzie się gotować 5 minut. Tak wygląda cukinia. Już ją wyjęłam. I tu mamy pieczarki przesmażone z miąższem z cukinii. I należy to dokładnie doprawiamy solą, pieprzem. Solą uważamy, ponieważ wszystkie składniki mieliśmy solone i dodajemy majeranku. I farsz mieszamy. Ja sobie zawsze spróbuję, aby mieć pewność, tak idealnie pewność, że mam farsz dobrze doprawiony. I teraz będziemy nadziewać. Dokładnie musimy docisnąć. I będziemy, jak już wspominałam, zapiekać, a później 5 minut przed końcem zapiekania posypiemy dowolną ilością sera żółtego.
I tak mamy przygotowaną cukinię. A tutaj, jak wspominałam, mamy szklankę wody, dwie łyżki koncentratu i należy cukinię zalać. I tak przygotowana cukinia wędruje do piekarnika na 30 minut w 190 stopniach. 5 minut przed posypujemy serem żółtym. I tak oto mamy gotową cukinię faszerowaną kaszą gryczaną. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę oraz zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kasza, cukinia faszerowana kaszą gryczaną.